Proszę Państwa, chciałem się pochwalić, wyszła wreszcie z dwumiesięcznym opóźnieniem książka Białe plamy historii Polski. Można ją w internecie dostać, wystarczy wpisać moje nazwisko i białe plamy i jest rozprowadzana. Książka ta, to są szkice do próby stworzenia prawdziwej historii Polski. Proszę pamiętać, że od 1772 roku stworzenia Komisji Edukacji Narodowej, Polską historię tworzy City of London Corporation. Pierwszym takim agentem ich był pan Dupont. Wszystkie książki, które powstawały w XIX wieku i po pierwszej połowie XX wieku, były tworzone przez uniwersytety czy ośrodki Wiednia, Krakowa, Berlina, czyli podlegające pod dynastię Habsburgów. Oczywistym jest, że nie można było nic produkować przeciwko tej dynastii. I podobnie tak zwany prywisniany kraj podlegał pod carstwo rosyjskie, więc infantylizmem jest twierdzenie, że na przykład Sienkiewicz piszał ku pokrzepieniu serc. Sienkiewicz był opłacany przez Kronenberga początkowo, potem przez cara, dostał ten milion rubli właśnie za właściwą reklamę cara Przecież nikt nie uwierzy w to, że car płacił milion rubli swojemu przeciwnikowi. Dopiero po 90. roku, przez krótki okres, około 2-3 lat, powstawały książki, yy, których autorami i wydawcami byli autentyczni uczestnicy danych wydarzeń. Bardzo szybko to zostało opanowane i w dniu dzisiejszym nikt nie jest w stanie wydać. Dużego nakładu jakiejś książki, jakiejś publikacji za własne pieniądze. Stąd powstały te liczne wydawnictwa, niestety kontrolowane przez poprawność polityczną i mowę nienawiści. Także to jest malutka próba udostępnienia innej wersji historii niż ta oficjalnie poprawnie politycznie sprzedawana w polskich szkołach. Już. Parę razy poruszałem temat pól elektromagnetycznych i tak zwany G5, który obecnie się wprowadza, laptopów i WiFi. Można znaleźć kilka moich artykułów na ten temat w ostatnim czasie, czyli w ostatnich kilku latach, a pracę nad tym problemem rozpocząłem w 1976 roku, czyli dość dawno. Proszę zauważyć, że nie wolno nosić komórek w kieszeniach dlatego że to działa na jądra i powoduje bezpłodność. Stąd zakaz noszenia przy spodniach i w okolicach serca. Trzymanie, największą głupotę robią rodzice, kupując małym dzieciom e-booki czy buki, i oni siadają sobie gdzieś tam na ławeczce czy na brzegu łóżka, kładą ten przyrząd na kolanach. Dziecko jest cały czas w polu elektromagnetycznym, a dokładnie wiadomo, że takie pole powoduje zaburzenia yy, ruchu jonów. Wiemy już od dawna, że wystarczą dwie minuty rozmowy telefonicznej, żeby przez trzy godziny następował splątany ruch jonów. Co się może objawiać na przykład zapominaniem jakichś słów, zapominaniem tego, co mieliśmy zrobić i tak dalej. Innymi słowy, bogaci rodzice... Najczęściej pozbawieni elementarnej wiedzy praktycznej, szkodzą swoim dzieciom poprzez zakup elektroniki. Takie dziecko z czasem staje się bezpłodne. I to jest właśnie sposób eliminacji narodu. Problem ten mamy bardzo często wprowadzany w szkołach wyższych, szczególnie medycznych. Pomimo, że medycynę środowiskową, Chcieliśmy utworzyć zaraz po okrągłym stole i pierwsze takie próby zostały podjęte, to bardzo szybko całość została spacyfikowana i to w sposób jednoznaczny. Nie wolno w szkole wykładać przedmiotu medycyny środowiskowej, czyli wpływu yy, czynników środowiskowych na organizmy żywe. Byłem biegłym, jedynym biegłym sądowym w województwie pomorskim przez długi okres czasu i sam zrezygnowałem z tej pracy ze względu na przekręty jakie robiono z opiniami biegłych. Obecnie wracamy do tego samego problemu. Na przykład 10 stycznia Polskie Stowarzyszenie Studentów Farmacji, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest jako stowarzyszenie studentów, bo było tylko NZ i Stowarzyszenie Studenckie Stowarzyszenie Diagnostów Laboratoryjnych organizuje akcję Zaszczep sobie odporność, która będzie miała miejsce w Krakowie w Audytorium Maksimum. No i wykładowcami będą znane osoby z administracji uczelni, kierownicy katedr, pełnomocnik rektora do spraw nauki, itd. itd. No proszę zauważyć tą schizofrenię. Z jednej strony uniwersytet ma być kuźnią, Idei. Czyli ma być spore, miejscem sporu pomiędzy zwolennikami jakiejś teorii i ich przeciwnikami. A u nas od 90. roku robi się tylko jedną rzecz: pranie mózgów młodych ludzi. Podaje się jedną teorię i bardzo wątpliwej jakości dowody, ponieważ wykonane były najczęściej za pieniądze koncernów, jako medycynę naukowo potwierdzoną. Jeżeli taki młody człowiek przez 5, 6 czy więcej lat jest stresowany tylko w jeden sposób, no to oczywistym jest, że on, trudno jemu będzie sobie przyswoić jaką in, jakąkolwiek inną teorię. Można to porównać do tresury koni w Husarii. Taki koń w Husarii. Od trzeciego do mniej więcej ósmego roku życia, czyli mniej więcej tyle, ile wynoszą studia medyczne, chodził w kółeczko w pętelkę ósemkę. 25 metrów galopem, skręt w miejscu i z powrotem 25 metrów galopem. To powodowało, że husarz miał dwie ręce wolne. Nie musiał koniem kierować, bo koń sam wiedział, co robić. I temu pod, y, służą wszelkie procedury wprowadzane przez Ministerstwo i egzekwowane przez Narodowy Fundusz za pomocą bodźców ekonomicznych. Tego rodzaju otwarte rzekomo konferencje służą tylko i wyłącznie ogłupianiu ludzi. Dlatego apeluję, żeby młodzież starała się czytać z jakichkolwiek innych podręczników. Sama sobie wyrobi zdanie, co jest dobre, co złe, a nie będzie miała tylko jednej myśli. To jest tak jak w latach 60. śmialiśmy się z Chińczyków, że wszyscy muszą chodzić w tych samych mundurkach. Nam założono mundurki na głowę i nikt nie protestuje. Przykładem takiego ogłupiania studentów jest wykład, wypowiedź pana profesora Szenboma z Wrocławia. Otóż twierdzi on, że w walce z polio osiągnęliśmy ogromny sukces. No widać, że już dawno odbiegł od nauki medycznej. Przecież nie tak dawno, jak właśnie 3 lata temu, 2000, przepraszam, 6 lat temu w 2011-2012 roku, mieliśmy olbrzymią epidemię polio w Indiach. Szczepionkowcy z Billy Gatesem i WHO na czele. Próbowali zaszczepić dzieci hinduskie. Pomimo, że przed tą akcją w Indiach chorowało na polio 200 do 220-230 osób, to w trakcie szczepienia jak najbardziej urzędową szczepionką yy, pod patronatem WHO zachorowało 61 700 dzieci. Dopiero jak się rolnicy i wiśniacy zbuntowali, zastrzelili ośmiu szczepionkowców, to epidemia upadła. Czyli to, że mamy wciąż epidemię, a na to są dowody epidemiologiczne z ostatnich lat, na przykład epidemia polio w Syrii, tam gdzie były wojska amerykańskie i szczepiły dzieci. Epidemia polio na Ukrainie, tam gdzie były wojska amerykańskie i szczepiły dzieci. Innych epidemii polio nie mamy. Za to. Odnotowuje się coraz więcej przypadków wiodkiego zapalenia nerwów w Anglii, gdzie jest szczepienie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest szczepienie, czyli innymi słowy zmieniono definicję. Przypominam, już dwa razy zmieniano definicję polio. W latach 50., kiedy odkryto pierwszą szczepionkę przeciwko polio, wansalka, Zmieniono specjalnie definicję tej choroby. Pierwotnie była to choroba, czyli porażenie, które występowało u dzieci, bezpośrednio w ciągu kilku, kilkunastu godzin po pierwszych objawach. W związku z czym, że dało się to leczyć wysokimi dawkami witaminy C, mniej więcej 2 gramy na dawkę co 5-6 godzin. I w ciągu 24 godzin polio mijało. Czyli te objawy, które określano nazwą polio, mijały. Co zrobiono? Zmieniono definicję. Obecnie zaczęto nazywać polio tylko te objawy, które trwały co najmniej miesiąc. No jeżeli można było wyleczyć chorobę za pomocą prostych, w ciągu jednej czy dwóch dni, za pomocą prostych podawania, prostego podawania witaminy C, to oczywistym jest, że statystyka spadła. A oni zaczęli to przypisywać nie leczeniu witaminą C, tylko i wyłącznie stosowaniem szczepionki. No i w 1954 roku mieliśmy epidemię polio w Polsce. W 76 roku mieliśmy epidemię w Poznaniu. Wszystko było przez szczepienia. Także twierdzenie, że dzięki szczepionkom osiągnęliśmy sukces w walczaniu z polio jest ewidentnym oszustwem. Nic takiego nie zanotowaliśmy. Zamiast 200 przypadków w Indiach na 1,5 miliarda ludzi, 1,3 mln, y, otrzymaliśmy 61 tysięcy zachorowań. To świadczy najlepiej, że szczepionki działają odwrotnie niż chcieliby y, zleceniodawcy. O tym, że cały system szczepionkowy nie ma ani jednego punktu zaczepienia w medycynie świadczą wyniki badań ostatnich 50 lat. Proszę przypomnę. Sytuacja wygląda tak. Pierwsze szczepienia przeciwko ospie wprowadzono około 1715 roku we Francji. Po 20 latach komisja rządowa stwierdziła, że twierdzenie, jakoby ktoś miał się zarazić ospą z wymion krowy jest tak samo prawdopodobne, jak to, że jeżeli będziemy nosili parasol, to deszcz przestanie padać. 100 lat później, no nie całe 100 lat później, Anglik Balwiesz, czyli, czyli Hochstaple, fryzjer, zaczął stosować tą samą metodę w Anglii. Nawet własnego syna uśmiercił. Efekt był taki, że to dawało zysk. I w związku z tym zaczęto wprowadzać szczepienia na szczeblu rządowym. Mieliśmy olbrzymie epidemie właśnie w Anglii. Kraje, których stosowano najwięcej szczepień, czyli Niemcy i Anglia, w okresie 100 lat, czyli od 1800 do 1911, miały największą śmiertelność poszczepienną. W samym Hamburgu w 1911 roku 34 tysiące ludzi zmarło. Niemcy jako kraj, tak jak się mówi, wyjątkowo yy, prorządowy, jeszcze w czasie II wojny światowej stosowały przymus szczepień i w 1942-1943 prawie 240 tysięcy dzieci zmarło po szczepieniu. To jest więcej niż stracili pod Stalingradem. A z drugiej strony bardzo starali się na e, liczebno, zwiększenie liczebności mieszkańców Niemiec. Największa epidemia w Anglii w 1871 wystąpiła po przymusie szczepień. Wprowadzono przymus szczepień i karano, tak jak dzisiaj w Polsce, osoby, które nie szczepią, czyli rodziców, nawet zamykaniem w więzieniach. Jedynie o region Lancaster, gdzie, gdzie chłopy jeszcze były chłopami. No i ruszyli na spotkanie czy posiedzenie Rady Miejskiej. Radni od razu zauważyli, co się święci i od razu uchylili tą ustawę o przymusie szczepień. Dziesięć kobiet tam zostało zaresztowanych i spędziło kilka dni w więzieniach. I co się stało? Specjalną komisję rządową królewską powołano, która miała zbadać, dlaczego ludzie w Lancaster nie chorują. Zachorowalność była chyba 20 razy mniejsza niż w tych regionach, gdzie szczepienia wykonywano. Proszę przypomnieć, muszę przypomnieć, że szczepionki wówczas wykonywano w bardzo prymitywny sposób. Do, podobno do lat 70. robiono to w Polsce. Brano cielaka, golono jego skórę brzucha, robiono 100 czy tam 200 nacięć na tej skórze brzucha i zakażano to y, krowianką. Oczywiście, że występowała posocznica i ropa. Przypominam, 75% przeciwciał odpornościowych znajduje się w przewodzie pokarmowym. Dodatkowe 20% znajduje się w układzie oddechowym i w skórze. We krwi niecałe 5%. Dlaczego ta grupa wakcynologów omija cały system odporności i wprowadza bezpośrednio obce bakterie czy wirusy do krwiobiegu? Nie znajduję uzasadnionego naukowego czy logicznego wyjaśnienia. Jedynym wyjaśnieniem jest zysk. Podam, że firmy farmaceutyczne. Na szczepionkach zarabiają około 34 miliardy rocznie, a ma to wzrosnąć do roku 30 do 48 miliardów. Na lobbying, czyli na łapówki dla y, wykonawców tych poleceń, przeznaczono w roku 2018 w Stanach Zjednoczonych 27,5 miliona dolarów. A cały lobbying pod różną postacią. Wynosił a 194 miliony. To proszę zauważyć, zysk wynosi 34 miliony, a wystarczy mniej niż 5% wydania na łapówki, żeby wszyscy, szczególnie urzędnicy, skupiali się na tym. Rządy poszczególnych krajów tworzą lobbyingi składające się z byłych pracowników. Przemysłu farmakologicznego, czyli tych, którzy na tym zarabiają. No to jak można mówić, że te wyniki są w miarę logiczne czy w miarę uczciwe? W Polsce w ubiegłym roku zmarło 414 tysięcy ludzi. Średnia wieku wynosiła 74 dla mężczyzn i 82 dla kobiet. Ale nie ma już oficjalnych dzienników urzędowych, których moglibyśmy się dowiedzieć, w jakich regionach Polski, w jakich powiatach Polski, y, przyczyną umieralności jest na przykład czynnik X czy Y. Takie informacje są tajne. A jednocześnie dowiadujemy się, że do Polski zostały wprowadzone implanty piersi, które zostały wycofane z całej Unii Europejskiej. No to. Zakłada się, że prawie 100 tysięcy kobiet może być poddane zabiegowi implantami, które są toksyczne. No to nam znowuż wyrośnie liczba chorych na nowotwory. A co robi w tym momencie tak zwany rząd warszawski, jak mówi pan Braun? O tym, że mowa nienawiści w Polsce zdobywa sobie prawo obywatelskie, czyli slogan niezdefiniowany odnosi konkretne korzyści. Najlepszym dowodem są donosy, jakie się składa do rządu i akcje, które rozpoczyna rząd. Na przykład, jakieś tam stowarzyszenie Aliwa, Fundacja Pani Marii Czech, występuje do Agencji Oceny Technologii Medycznych o przeanalizowanie dowodów naukowych na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania medycyny alternatywnej. Pan Bartosz Poliński, prezes fundacji, stwierdzi, że to zjawisko jest dużo większe niż ruchy antyszczepionkowe. No, zaraz, można zupełnie odwrotnie powiedzieć. Ruchy szczepionkowe wymuszające poprzez procedury prawne nagle chcą przejąć także inne procedury medyczne. Już samo sformułowanie procedury medycznej jest literacką fikcją mającą tylko uzasadnienie w zysku. Pani, wic, zdrowia, pan wiceminister zdrowia Marcin Czech, w ogóle się nie powinien taką sprawą zajmować, bo nie jest organem naukowym do oceniania czegoś. On może tylko powołać zespoły, które opracują stanowiska, ale tak jak być powinno to w homeopatii, czyli zespół. Składający się z przeciwników, i zespół lekarzy homeopatów, jak najbardziej kończących uniwersytety, tak zwane rządowe, powinny opracować model postępowania i sprawdzić wyniki. A nie, że sądownie, czyli przez osoby, które biologię skończyły w szkole średniej, mają decydować, co jest korzystne dla człowieka i co nie. I teraz ten pan Bartosz Poliński, prezes Fundacji, Aliwa zaczyna żądać, żeby za pieniądze podatnika, jakaś tam organizacja rządowa podbiła się pod tym, czy pod innym y, wnioskiem. Z samego założenia to jest fikcja literacka, bo o tym nie decyduje jakaś grupa, ponieważ lekarze, czy to homeopaci, czy, czy jacyś inni. Nie mają możliwości produkcji swoich prac, bo nie ma piśmieństwa polskiego od 30 lat, czyli od jednego pokolenia. Proszę zauważyć, że na całym świecie istnieje metoda osteopatia jako przeciwieństwo metody ortopedii. Tak jak chirurgia jest, powiedzmy, po drugiej stronie interny. A w Polsce nawet nie ma przedmiotu osteopatia na studiach wyższych. Czyli od razu się obcina całą specjalizację. Za to jesteśmy krajem który ma dwa razy więcej specjalizacji niż na świecie. Tak naprawdę są cztery specjalizacje podstawowe, czyli chirurgia, interna, położnictwo i pediatria. A w Polsce, na całym świecie rozbudowało się to dzięki medycynie rockefellerowskiej do 40 około specjalizacji. A w Polsce nie wiadomo na jakiej podstawie powstało 86 specjalizacji. No to jest jawny dowód łatwiejszego ogłupiania tych ludzi. Ja wielokrotnie słyszę, jak przychodzą do mnie koledzy lekarze, mówią, ale ja jestem okulistą, czy ja jestem dermatologiem, ja już tam tego nie pamiętam. No jak to? Przecież właśnie na tym polega rzecz, żeby materiały informacyjne dochodziły do wszystkich lekarzy, a nie żeby to podzielić na działy i tego działu tobie nie wolno ruszać. To w technice można tak organizować pracę, że kółko zębate. 10 cm, a drugie 15 będzie obsługiwał inny urzędnik. Żaden człowiek nie jest maszyną. W zależności od tego co je, gdzie je, jak pracuje, różne metody powinny być stosowane. Każdy lekarz dawniej musiał znać co najmniej dwie trzy metody na leczenie danej choroby, a nie jedne, wytyczne opracowane przez nie wiadomo kogo, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w jakich warunkach. To dlaczego Zwykły pracownik ma płacić na coś, co nie ma żadnego pokrycia w badaniach naukowych. Ocena jakichś tam metod przez jakąś wąską grupę bezpośrednio zaangażowaną w daną metodę jest szarlatanerią. Jeżeli już mówimy o pracy naukowej, to powinna ona być przeprowadzona rzetelnie. Główny wydawca jednego z najważniejszych czasopis medycznych, British Medical Journal. W roku 90 już stwierdził, że ponad 50% prac naukowych publikowanych w tych rzekomo wybitnych czasopismach może być fałszywa, dlatego że to dział marketingu rządzi tym, jaka praca zostanie opublikowana, a jakiej nie wolno publikować. Podam konkretny przykład. Metoda leczenia przeziębień za pomocą węgla aktywnego, to koszt na leczenie jest mniejszy niż 10 zł. Oczywiście, znajdzie się cała masa hochsztaplerów, która będzie próbowała na tym zarobić. Już to widzimy, bo węgiel, 500 mg opakowanie 20 tabletek kosztowało 4 zł kiedyś. Nic się nie zmieniło, obecnie 150 mg, czyli trzykrotnie mniejsze, kosztuje 14 zł. Czyli tak naprawdę cena podskoczyła 15 razy. Można kupić jeszcze. Węgiel aktywny w kilowych puszkach za 30 zł. Razem zrobić sobie taki zapas, dlatego że na jedno leczenie choroby przeziębieniowej potrzeba około 4-5 gramów dla dorosłego, 2 gramy dla dziecka, 1,5 grama dla dziecka. No to taka puszka za 30 zł. starcza na leczenie 40 przypadków zachorowań, czyli na 2-3 lata. Do tego warto sobie zrobić ocet jabłkowy własnej produkcji, bo nie osiągniemy na drożdżach tych, które mamy w sprzedaży, stężenia większego niż 1-2%, a to jest całkowite bezpie bezpieczne dla płukania gardła. Natomiast ten kupny nie wiadomo jak jest otrzymywany. Można na Facebooku znaleźć już producentów, rolników, którzy taki ocet przygotowują bezpośrednio, i on jest zdecydowanie tańszy i pewniejszy niż jakiekolwiek leki przeciwgrypowe czy przeciwzapalne reklamowane w telewizji polskiej, rzekomo. Kolejna bulwersująca sprawa, rzekomo w państwie demokratycznym, to jest sprawa wygrania procesu o smog skarbem państwa przez jakąś aktorkę Grażynę Wolszczak. No nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać z głupoty sędziów. Proszę zauważyć. Jeszcze raz. Smog to jest zanieczyszczenie powietrza na wysokości około 100-130 metrów, spowodowane przez cząsteczki poniżej 2,5 nanometra. Takie cząsteczki uzyskuje się tylko dzięki elektrofiltrom. Natomiast pani ta twierdzi, że zanieczyszczenie powodują właśnie piece, kominki i tak dalej. No. No taki brak elementarnej wiedzy, to naprawdę nie wiadomo jaką szkołę ona skończyła i gdzie. Jeszcze gorzej, że sąd to akceptuje. Definicja tak zwanego niskiego y, zanieczyszczenia, czyli niskiej emisji, a definicja smogu to są dwie różne rzeczy, tak jako koni krowa, jeżeli mam to wyjaśnić w sposób obrazowy. I mamy problem bardzo poważny. Pani Wolsztach wygrała proces z Skarbem Państwa. No dlaczego w ogóle Skarb Państwa zajął się tą sprawą? Wszystkie zakłady przemysłowe zostały wykupione w latach 90., czy przejęte w latach 90 przez koncerny zachodnie. Jeszcze do lat 80., do 92 roku, istniała lista 80 największych trucicieli, czyli producentów smogu. Te zakłady zostały przejęte, jak mówiłem, przez kapitał zachodni. Jeżeli one nadal zanieczyszczają okolicę, to po to mamy Ministerstwo Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Urzędy Ochrony Środowiska, które powinny wymusić zmianę technologii lub poprawę produkcji. Jeżeli one tego przez te 20 lat po tych przemianach nie zrobiły, to mamy znowuż dwie możliwości. Albo tego smogu nie ma, te, te zakłady pracują prawidłowo i nie emitują cząstek poniżej 2,5 nanometra, czy poniżej 10 nanometrów nawet, albo działają inne czynniki na zasadzie mów mi do ręki, a nie do ucha, że y, wojewódzkie ośrodki przestały zwracać uwagę na zanieczyszczenie smogiem. No dobrze, ale dlaczego polski obywatel ma za to płacić? Jeżeli to są fabryki, i nastrańców, jak to się mówi, czyli obcokrajowców, to pani Wolszczak powinna wiedzieć, która fabryka w jej okolicy truje i dlaczego nie została zmuszona do prawidłowej produkcji, czyli do braku zanieczyszczenia okolicy. Urzędy statystyczne już 20 lat temu przestały produkować zanieczyszczeń podziale na powiaty czy dane fabryki. Pytanie dlaczego? Nadal są opłacane z kasy podatnika. Czyli innymi słowy, pod pretekstem smogu starają się załatwić dwie rzeczy. Najpierw okraść społeczeństwo na tak zwaną walkę ze smogiem, czyli zakup jakichś tam urządzeń, mierników i tak To nie ma zupełnie żadnego znaczenia praktycznego. A jednocześnie przesunąć ciężar opłat, czyli zmonopolizować system ogrzewania. Już w samym Krakowie podano, że tam 90 tysięcy mieszkań jest opalanych nadal węglem. Muszą się podłączyć do elektrociepłowni, które są cudzoziemskie, czyli zwiększą ich zyski. Widać to wyraźnie w Gdańsku, było, jak przejęły firmy zachodnie, na przykład y, firma y, Miasto Lipsk przejęło system, prądu, czyli produkcji prądu, czy sprzedaży prądu w Gdańsku. Miasto Gdańsk nie mogło prowadzić własnego systemu, musiało wynająć do tego, czyli sprzedać kurę, która zło, znosi złote jaja, Niemcom miastu Lipsk. Jaka to prywatyzacja? Nie mam zielonego pojęcia, ale tak to zrobiono. W rezultacie ceny energii wzrosły kilkukrotnie. To o to samo chodzi w, mieście, w Krakowie, czy w innych miastach. I teraz mamy taką sytuację. Minister Ochrony Środowiska, czy środowiska jak się teraz nazywa, chce przeznaczyć 110 miliardów na walkę ze smogiem. Czyli chce kwotą 110 miliardów dofinansować te zachodnie zakłady przemysłowe, bo to one w myśl obowiązujących przepisów powinny likwidować smog, a tego nie robią. To za co bierze pieniądze pan minister Ochrony Środowiska? To samo dotyczy innych rzeczy. Stosuje się w Polsce glifosat, który jest środkiem rakotwórczym. Stosuj, można go kupić w każdym sklepie y, rolniczym czy chemicznym. A przecież wiadomo, że powoduje niewydolność nerek, powoduje y, nowotwory. Czyli znowu zwiększamy wydatki, czyli zwiększamy swoje opodatkowanie dla firm zachodnich. I proszę zauważyć, że. Ani minister ochrony środowiska, ani główny inspektor sanitarny nie widzą problemu. Bardziej korzystne jest bowiem sprzedawanie szczepionek,